pokażemy Wam dzisiaj rama na glebie. No może nie takiej całkowitej, ale obniżonego. Zapraszamy. Dostaliśmy od Krzyśka rama posadzonego na glebie. Zawsze żeśmy pokazywali standard, czy tam 4, czy tam 6, czy 10. Czy tam 10 właśnie. Dokładnie. A dzisiaj pojechał 3 cale w dół. W dół. Tutaj został zastosowany system obniżający amerykańskiej firmy. Nie Max pamiętam. Track. Ale ja pamiętam. Także słuchajcie, no system rzadko spotykany. Nie słyszałem, żeby ktoś z naszych znajomych czy kontrahentów to kiedykolwiek zakupił. Jest to jakaś tam nowość, ale bazą trzeba powiedzieć, że bo zaraz wszyscy zaczną pytać, bazą do tego projektu był samochód w wersji Laramie. Auto było uszkodzone przodem, zostało profesjonalnie naprawione, zostały użyte komponenty z wersji Limited połączone z Longhornem. Longhornem. No. Ale jest, wygląda ale to zacnie. Bardzo dobrze wygląda. To mi się to osobiście bardzo też podoba. Bardzo, naprawdę mi się też to bardzo podoba. Co jest nieoczywiste, na polskim rynku tuningu samochodów zostały zastosowane, choć pokażemy Wam, gładkie poszerzenia, bezćwiekowe. Bezćwiekowe. To jest bardzo dobry producent, bo jest to firma PSI. Bardzo... Znaczy my to używamy to często i bardzo je lubimy. One są i w obróbkach dosyć fajne, i, tak. czy w lakierowaniu, czy czymkolwiek. I... W miarę nie ma problemu aż takiego z pasownością. Wiesz, że ten samochód nawiązuje do jednego z naszych ostatnich filmów Dodge Durango dla żony? W Durango było dwukolorowe zaciski, a tutaj mamy dwukolorowe felgi, bo z jednej strony mamy czarne, a z drugiej strony są czerwone. Sobie można zmieniać, bo to tak. te akurat rzeczy są fajnie odkręcane i można sobie robić 3 na 2, albo czy czarne, można czy czerwone. Spersonalizować pod indywidualne. Albo sobie jedną kreskę, albo pomalować w ogóle całkowicie w innym kolorze. Albo w ogóle nie montować. Albo w ogóle nie montować, bo też jest felga całkiem fajna, fajna i całkiem niezły parapet. Nie, no bo to jest felga firmy Lashanti, która też dostępna jest w sklepie u Krzyśka. Tutaj Wam się wyświetli link do sklepu. Wszystkie akcesoria do tuningu takich pick-upów znajdziecie właśnie na tym sklepie. Też między innymi znajdziecie te felgi, które ma w ofercie Lashanti. To jest 12-calowa felga OET -44. I to naprawdę bardzo dobrze fituje tutaj w przypadku tego samochodu. Tutaj jest lift akurat, nie jest cały jako 3-calowy. Nie, jako 3-calowy. 3-calowy, jak się powiedzieli. Tylko jest tak, przód jest 2 cale, tył jest 4 cale. Ale... Ale jest wyrównany, ma linię, dlatego dobrze wygląda. No widać długość tej paki. No widać, widać. Widać, no jest tu parę centymetrów więcej, nie? Każdy centymetr ma znaczenie. Mamy pokrywę paki miękką, składaną firmy OFD. I rzuca się w oko spoiler. Spoiler dachowy. Tak, i to jest też spoiler firmy Air Design. Tak, ale to nie tylko mamy dachowy, bo zasłaniasz. Bo też jest... Spoiler na klapę. Spoiler na klapę. I też właśnie i powiem ci, że to dobrze wygląda właśnie. Naprawdę... W tej całej to... W tej całej zabawie, w tej całej układance tego samochodu to dobrze wygląda. Jeżeli ktoś będzie chciał, możemy Wam takiego rama sprowadzić oczywiście. Co musimy powiedzieć? My nie jesteśmy drodzy. To, że pokazujemy takie drogie samochody nietuzinkowe, to nie znaczy, że jesteśmy drodzy. Tak. Nasza usługa to koszt 4000 zł netto za sprowadzenie samochodu. Za pomoc pod dom. Pod dom. Także niczym ona nie odbiega od innych firm importujących. Także nie bójcie się do nas dzwonić. Dzwońcie, piszcie, sprowadzajcie z nami samochody, modyfikujcie samochody. Zapraszamy Was serdecznie, a przechodząc dalej, lećmy opisywać rama, którego dostaliśmy od Krzyśka. Wydech, jechaliśmy, wydech Flowmastera, tu tak, jest przelotowy założony. Dobrze brzmi. Naprawdę bardzo dobrze gada, nie? Jeżeli chodzi o akcesoria do modyfikacji, na stronie sklep.columbus, tu Wam się gdzieś to wyświetli, większość rzeczy jest dostępnych od ręki. Jeżeli czegoś nie ma, 2 tygodnie paczka lotnicza, 8 tygodni paczka kontener morski. Jest na miejscu. Jest na miejscu. Także tylko jakby budżet Was ogranicza i zasobność portfela, no i fantazja. Fantazja. A fantazja jest od czego? Fantazja. Ale żeby bawić się, żeby no to bawić ten się bawił. Żeby bawić się na całego, dokładnie. No i ta fantazja, właśnie, śpiewałeś o fantazji, to fantazję miał Krzysiek, bo z jednej strony, tak jak wcześniej powiedziałem, zrobił
Tak, ale to pod klienta, to dobra. Ale to jest pokazane właśnie to, że można mieć jakąś wyobraźnię. Jeden będzie miał wyobraźnię i będzie, wow, jakie zajebiste, a drugi podejdzie, no nie, brzydkie, to sobie zaraz przekręci na czerwone. Ja bym sobie osobiście wybrał tą stronę. Oceńcie sami, napiszcie w komentarzu, co o tym myślicie, tym zestawieniu koloru, w ogóle co myślicie o tym ramie. My naszą opinię znacie, nam się podoba, jest okej. Okay. Rzadko się widzi obniżone samochody w pick-upach. Mhm. Jeżeli macie coś nietuzinkowego w wersji amerykańskiej, tak, możecie się do nas zgłosić. Wersji bardzo, amerykańskiej, tak, wersji amerykańskiej, to możemy zrobić coś takiego, taką serię Autowidza. Mhm. Autowidza bardzo chętnie zaprosimy Was do Prudnika, ugościmy, nagramy materiał, pokażemy. Pośmiejemy się. Pośmiejemy się, zjemy pizzkę standardowo. Tak. Także jeżeli naprawdę ktoś chce, ma i chce pokazać, nie, tak, no, 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 albo wystąpić z nami, nie ma problemu. Kręcimy dzisiaj dla Was kolejne materiały na YouTube, ale na co dzień zajmujemy się importem samochodów z USA i Kanady. Także jeżeli chcecie spełnić swoje motoryzacyjne marzenie, zapraszamy do kontaktu. No, no nie, no, no, tym razem to błysną. Przecież to nam się, kurde, tutaj sprawi. Ty, jakby tu plakiem było popsikane. Muszę pogłaskać zawsze, tak. Zawsze muszę pogłaskać. 5-7. Dobrze, że daleko, no, nie, dobrze, tak, że jest daleko, bo tak to byś ucałował, gdyby był bliżej. Tak. No nie, no cieszmy się, bo za jakiś czas na 24 rok będą te gówna... Na 25. Piąty, no tak, no, bo te 24 już mamy, ale na 25 już będzie tylko ta rzędowa szóstka. No, niestety. Nie, kto to wymyślił i... Z rurbami i kurde, jeszcze te z elektrośmieci, nie? No ale to już w ogóle to będzie dramat, nie? Auto, jak na Larami, trzeba rzec, jest dość dobrze wyposażona. No, ma nawet składane lusterka. No ma składane lusterka, ma duży panel. Tak. Duże radio. Mm-hmm. Alpina. Mógłby mieć Harman Kardona, ale nie ma. Mógłby mieć, no ale to w Larami rzadko. Nie można mieć wszystkiego, nie? No, ma grzane fotele, ma wentylowane fotele. No jest taka dość, wiesz, no, parktronik przód, parktronik tył. Tył, tak. Skórzana deseczka, przeszywana. Przeszywana. Fituje, nie? No dobrze to wygląda. No, nie, tempomat ma... Zestaw głośnowiący ma, sterowanie z kierownicy komputerkiem pokładowym ma. Czyli wszystko. Regulacja elektryczna przyrządów dodawania gazu i hamowania pojazdem jest. Ręczny, kurczę, elektryczny, no nie lubię, ale jest. No, no jest. Co mi osobiście nie leży w tym samochodzie, to jasna tapicerka. Sufit czarny robi robotę no, taką gigantyczną, tak, no, ale nie ma co narzekać, bo chcemy Wam powiedzieć, że ten samochód wcale nie był mocno uszkodzony i jest na tą chwilę na sprzedaż. Link możecie znaleźć w opisie tego filmu. Tak samo jak link do sklepu, w którym znajdziecie oczywiście wszystkie akcesoria, które zostały użyte. A przynajmniej większość. Albo większość, które została użyte do modyfikacji tego samochodu. A jak nie ma, to... To też, wiadomo, też się sprowadzi. Też się sprowadzi, tak, dokładnie. Jest.